No.
starcia. Niebieso!
Strzelaj, kurde. Daj spadnie, daj spadnie, daj spadnie.
Jak? Remix 3-1 no, mogłoby świadczyć o tym, że tutaj nie było aż tak trudno, ale mimo wszystko wymęczone, aż zasłużone zwycięstwo, wydaje się. Tak, po prostu cały czas chodzi o to, że mamy problemy ze strzeleniem bramki w pierwszym fragmencie gry. Pierwsze te pół godziny, znowu się mamy sytuację, poprzeczka, niedograne z boku piłki. No to wprowadza taką nerwowość. Każdy ma prawo również popełnić błąd w defensywie. Dlatego straciliśmy bramkę właściwie po pierwszym ich stałym fragmencie gry. No tak mówię, to każdy mecz jest taki. Jak strzelimy bramkę w pierwszej połowie, będziemy kontrolować grę i ten mecz będzie wydawało się, że wygraliśmy bardzo łatwo. W takiej sytuacji zawsze będzie wydawało się, że wymęczone zwycięstwo. Do meczu w Ostrowcu nie udawało wam się wygrywać, kiedy to pierwsi traciliście bramkę. W Ostrowcu się udało, dzisiaj się udało. Czy to znaczy, że Ruch potrafi już po prostu grać w takie mecze? Tak, tak. Myślę, że właściwie przy prowadzeniu z Polonią Bytom i Górnikiem Polkowice jeszcze mieliśmy te problemy takie w początku sezonu. Tych sił troszeczkę brakowało. Teraz już dobrze się czujemy jako zespół i gramy swoją piłkę taką cierpliwą, czasami wyglądającą za cierpliwą, za taką powolną, bo na dwa kontakty załóżmy. No ale my tak teraz będziemy grali i myślę właśnie, że będziemy coraz skuteczniej grali. Ty dzisiaj dałeś bardzo dobrą zmianę i po twoim golu rywal już się nie podniósł. Tak, no tego ode mnie się tu oczekuje, co mam więcej powiedzieć. Do tej pory mogłem być zadowolony ze swoich pojedynczych akcji, ale co z tego, jak nie było bramek, więc ten obraz zawsze napastnika jest inny. No dzisiaj bramka też o tyle ważna, że jesteś tutaj kilka miesięcy, a zdążyłeś się już do historii klubu wpisać. To jest 3000 gol w historii klubu Ruchu Chorzów. Proszę bardzo, rzeczywiście, coś Grzybek dzisiaj wspominał, no. Śmialiśmy się dzisiaj, żeby jak będziemy mieli 2-0, to nikt później nie będzie chciał podawać, będzie chciał strzelać sam bramkę. Zapomnieliśmy o tym, a tak wyszło szczęśliwie dla mnie. To całe szczęście, że zapomnieliście. Po tych wygranych, pojedynczych, mimo wszystko w tej rundzie meczach, mówiło się za każdym razem to przełamanie. Dzisiaj chyba nie warto zapeszać, bo no, nie przegraliście co prawda 4 meczy, ale te poprzednie pojedyncze punkty no, to było coś poniżej tego, czego się od was oczekiwało. Tak, no nas oczekuje się teraz wyników i przez ten pryzmat trzeba patrzeć. My możemy właściwie spojrzeć na ten mecz dzisiaj tak, że nie ma przełamania, dlatego że niszczyliśmy dalej tej pierwszej bramki w pierwszej połowie. Dlatego czekamy na kolejny mecz, żeby to przełamanie zrobić. Teraz jesteście w trakcie takiej serii meczów z tymi teoretycznie słabszymi rywalami. Miedź na tle poprzednich drużyn była tym rywalem rzeczywiście słabszym? No widocznie trochę tak. Tu mówię, ten poziom jest wyrównany. Całej drugiej lidze i prawdopodobnie diabeł tkwi w szczegółach, więc te szczegóły pozwalają widocznie dochodzić do tych sytuacji, bo mieliśmy ich trochę i strzelać te bramki. Dzięki.